Dzień dobry w plus 7 albo plus 6, coś takiego. Także pokazuję dzisiaj banany mrozoodporne. Kochani sprzedawcy, mrozoodporna to może być część podziemna, ale nie mówcie, nie piszcie. Ja, znaczy, powiem wam tak, fajnie, że już dużo, dużo osób więcej już nie robi tego dziadostwa, by sprzedać, bo banany nie są mrozoodporne w części górnej. Tak, może przetrwać pod ziemią, tak jak ja tu zasypałem i potem na wiosnę odkopujemy i powinien odbić z gruntu, ewentualnie z pnia, który nie przemarzł do końca. Ten pień jest wymarznięty co najmniej dotąd. O, widzicie, tu już jest w miarę żywa tkanka, nie? Ale niżej tam powinien sobie przetrwać, bynajmniej to jest itinerans Indiaform, jak wiecie, jak ktoś tam śledzi mój kanał, także spokojnie. Co do bananów, wiadomo, sadzonki, wystarczy czytać opisy filmów, zresztą wszystkie informacje. Sikkimensis, ostatnio pokazywałem, jeszcze miał w miarę liście, no i teraz po mrozach, jak widzicie, minus 7 raz, potem z 2-3 dni po minus 4, dobowo cały czas było, dosyć zimno. I tak wygląda stan bananowca na dzień dzisiejszy, ale co ciekawe, też tu pień jest spoko. I proszę bardzo, o, proszę bardzo, tutaj mamy, kurcie, wypasione banany, 3, Sikkimensis. No, powiedz co, fajnie wyglądają, nie? Ale uwierzcie mi, wszystko odbije z tych bananów na wiosnę. Może ten nie odbije, bo jest słabo zabezpieczony, to jest Sikkimensis. Ja w tym roku po prostu testuję, o, tu jak oberwałem pałkę, całość, tak stoi jeszcze kij. Zobaczymy jeszcze Sikkimensis. O, patrzcie. Zobaczcie, jak musiało przymrozić. O, no musiało przymrozić, naprawdę, bo to takie coś się nie robi z niczego. A, stalewiak, grudzień, wlaczkach, ty dzikusie. Musabasio, co się stało? No, to będzie wiało trochę, zresztą pewnie słyszycie. No i z czasem one zaczną się łamać, a wtedy ja normalnie je potem przytnę w tych miejscach, wiecie, wszystkie banany, zakryję to albo dosypię ziemi czy folią i tyle, no. Na razie pnie tam jakoś się trzymają. Także taka sytuacja wygląda z bananowcami zimowanymi w gruncie, bez dogrzewania. Oczywiście można dogrzewać, można postawić sobie styropianową budę, wstawić tam termowentylator, żeby powiedzmy 2-3 stopnie były i te bananowce potem całe odbijają, tak? Tyle, że liście ścinacie w takich styrobudach i one sobie powoli rosną. Patrzcie na to. Ten migdał z pestki po minus 7. One mają cały czas liście. To są wynalazki nie z tej ziemi, ale rosną w Polsce. No, figę to już, chociaż po minus 7 i trzyma się. Trzymają się owoce, ale nie o tym dzisiaj. Tak więc tak to wygląda sytuacja z banankami. Za jakiś tam czas znowu wam pokażę, no, jak to wygląda. No nic, czekamy dalej. Robimy testy. Jak oczywiście też testujecie, dajcie znać. Jestem też ciekaw, jak tam u was to wygląda. Piszcie komentarze, śmiało. Lubię właśnie tak popisać na temat takich habazi. Zresztą wiecie, co tutaj kto ogląda kanał, to oczywiście rozumie. Kurde. Pyk. Ten to w ogóle cały sezon nie chciał rosnąć. Jakoś tak powiem wam. No. Hardkorowo. Kij się trzyma, ale to jest przemrożone. Ja się dziwię, że chyba za krótkotrwały był ten mróz, że nie rozsadziło pni, nie? Normalnie twarde pnie. Nie to, że są zamrożone teraz, bo już nie mam mrozu. Chyba, że... Nie, no zielony jest. Dobra, także taka sytuacja z bananami. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się na przykład banankiem Itinerans Indiaform i napiszcie na koniec to. Właśnie, ciekawy jestem, czy ktoś nowy to wszedł i będzie chciał wpisać. Znaczy, na końcu. Itinerans Indiaform. Chyba, że w tytule to dałem, kurde, mógłbym spalić. Dobra, na razie.